zapraszam naszych panelistów, a naszymi panelistami dzisiaj są po pierwsze pan Adam Chochu, wiceprezes zarządu do spraw sprzedaży w Polskiej Grupie Górniczej. Pan Tomasz Heryszek, wiceprezes zarządu do spraw handlowych w Węglokoksie S.A. Pani Renata Maczuga, reprezentującą Polską Grupę Górniczą. Zapraszam. Pan Henryk Paszcza, dyrektor z Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach. Pan Łukasz Horbacz, prezes zarządu Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla. No i jeszcze w planie jest, że również ja zabiorę głos, ale pozwolę sobie pozostać w tym miejscu. Nie ma wśród nas, wśród panelistów, przedstawiciela ministra energii, który najlepiej potrafiłby przedstawić, jakie są zamierzenia rządowe odnośnie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, ale restrukturyzacja się toczy. Słyszycie państwo o zmianach z prasy w wielu, w zasadzie prawie każdego dnia. Natomiast mamy wśród nas pana Adama Chochuła, który opowie nam o perspektywach rozwoju Polskiej Grupy Górniczej. Myślę, że więcej to pan już powie. Do przełączenia? Witam państwa bardzo serdecznie na tym dzisiejszym panelu. Jako pierwszy mam okazję przedstawić swoją prezentację, więc trochę czasu zajmę, ale postaram się skrócić. Temat jest bardzo obszerny. Niejedna konferencja górnictwu została poświęcona. Dzisiaj tylko zasygnalizuję państwu pewne elementy w takim wielkim skrócie, tak żebyśmy mogli sobie parę rzeczy o polskim górnictwie i polskiej grupie górniczej powiedzieć. No bo rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym, a węgiel dalej jest i jeszcze będzie jednym z filarów tego bezpieczeństwa energetycznego. Ale żebyśmy sobie porozmawiali o perspektywach, to najpierw wypadałoby parę słów powiedzieć o samej Polskiej Grupie Górniczej, bo jest to nowy podmiot na rynku. Brakuje mu raptem tygodnia do osiągnięcia pierwszego roku funkcjonowania. Mimo że spółka powstała w 2015 roku, to działalność swoją gospodarczą, wydobywczą rozpoczęła 29 kwietnia 2016 roku. Dokładnie rzecz biorąc, Polska Grupa Górnicza jest w prostej linii następczynią kompanii węglowej. Od niej przejęła 11 kopalń, 4 jednostki organizacyjne z centralą, zlokalizowaną na terenie Górnego Śląska. Od początku swojego funkcjonowania... Ale wiem, jak niewygodnie jest tam siedzieć, także ja bym państwa nie zmuszała, gdybyście państwo woleli gdzie indziej sobie usiąść. Ale jeżeli nie zasłaniamy, to jest centralny. Dobrze. Szanowni państwo, od początku swojego funkcjonowania, od pierwszego dnia, Polska Grupa Górnicza podjęła szereg działań. Nie chciałbym nazwać ich restrukturyzacyjnych, bo restrukturyzacja zawsze się kojarzy z likwidowaniem, zamykaniem. Natomiast pewnych działań mających na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania kopalń. Pierwszym takim działaniem, które zostało podjęte 1 lipca o dosyć szerokim zakresie, było powołanie kopalń zespolonych. Połączenie kilku kopalń, które funkcjonowały w swojej bliskości, sąsiadujących, tak aby wydobyć pewien potencjał. Miało to na celu szereg działań od optymalizacji zarządzania kadrami, usprawnienie gospodarki złożem, wykorzystanie całej infrastruktury technologicznej, likwidacja zbędnego majątku produkcyjnego, aż po odbudowę zdolności produkcyjnych, które na dzień dzisiejszy są realizowane. To wynikało
Te działania wynikały z lokalizacji geograficznej, po prostu kopalnie, te, które były w bliskiej odległości, zostały połączone i dzięki temu uzyskano szereg efektów synergii, które dzisiaj już, można powiedzieć, przynoszą wymierne korzyści, zarówno ekonomiczne. Kolejnym krokiem budowy Polskiej Grupy Górniczej, myślę, że jest to przełomowy krok, bo to jest iszczenie pewnych idei, które funkcjonowały już na rynku od chyba lat 90., czyli utworzenie jednej dużej grupy górniczej. I to się stało. To się stało 1 kwietnia 2017 roku, czyli 3 tygodnie temu. Polska Grupa Górnicza dokonała zakupu wybranych aktywów Katowickiego Holdingu Węglowego, czyli drugiej największej firmy górniczej. Tak jak widać, te kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego zaznaczone tutaj na brązowo, one leżały również w granicach tych kopalń, które wcześniej były w Polskiej Grupie Górniczej. To jest kolejny element budowania synergii pomiędzy tymi wszystkimi zakładami górniczymi. Wykorzystanie majątku produkcyjnego, alokacja maszyn, urządzeń, alokacja ludzi, czyli pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego, a także optymalizacja polityki inwestycyjnej. Gdybyśmy spojrzeli, to dzisiaj to jest 9 kopalń, 4 jednostki specjalistyczne, organizacyjne, stan zatrudnienia prawie 43,5 tysiąca ludzi zatrudnionych tylko w samej grupie. Gdyby przełożyć to na pewien potencjał, to tak, zasoby operatywne 1,719 milionów ton. To są oczywiście operatywne, te, które są dzisiaj technicznie możliwe do eksploatacji, one są mniejsze, ale to i tak są zasoby, które na dzień dzisiejszy pozwalają zabezpieczyć krajowe zapotrzebowanie na około 50-60 lat, bez mowy o udostępnieniu kolejnych złóż. Jeżeli chodzi o udział nasz jako Polskiej Grupy Górniczej w rynku, w produkcji, to jest około 50%, z czego węgiel energetyczny 60%, węgiel koksowy, którego mamy zdecydowanie mniej, tylko 12%, ale generalnie rynek krajowy 50%. Zatrudnienie, tak jak już wspominałem, ponad 43 tysiące osób. Jeżeli dołożyć do tego, że każde miejsce górnictwie generuje około 3 do 4 miejsc pracy w otoczeniu górniczym, to wychodzi nam, że jest to suma, liczba osób pracujących około między 170 a 200 tysięcy ludzi pracujących na rzecz górnictwa, nie tylko na Śląsku, ale jest to potężna armia, która generuje pewne przychody i uiszcza pewne zobowiązania do budżetu zarówno centralnego, jak i terytorialnych, a więc dochodzi też pewna taka elementarna społeczna odpowiedzialność biznesu, bo faktycznie jest to spora grupa osób, która w górnictwie i na rzecz górnictwa pracuje. No, przygotowując tą dzisiejszą prezentację, staraliśmy się wybrać kilka elementów, bo oczywiście tego kontekstu strategicznego i elementów, które są potencjałem firmy i mogą stanowić o wzroście siły przedsiębiorstwa, jest niewątpliwie dużo. Ale w kontekście tego, co się dzieje na rynku i samej transakcji połączenia budowy jednego dużego podmiotu, zidentyfikowaliśmy takie cztery obszary, które można powiedzieć, że mogą być podstawą do dalszego rozwoju. Pierwszy z nich jest wykorzystanie polskiego węgla w walce z niską emisją i wprowadzanie na rynek nowych produktów. Na pewno wszyscy pamiętamy przez ostatnie kilka tygodni medialna wrzawa o jakości powietrza, szczególnie w dużych aglomeracjach o smogu, o niskiej emisji, za którą głównie ma być odpowiedzialny węgiel. Oczywiście ten węgiel na pewno przyczynia się, jeżeli on jest palony w starych instalacjach, które nie spełniają pewnych wymogów, to na pewno tak, też przyczynia się do niskiej emisji, ale przede wszystkim do niskiej emisji przyczynia się współspalanie węgla z tym, co nie powinno być palone. Tak? Obiegowa opinia mówi, że w Polsce śmieci dzielą się na te, które można palić, na te, które nie można palić, a te, które można palić, dzielą się na te, które można palić w dzień i które można palić w nocy. Dlatego też my od kilkunastu lat, zarówno wcześniej Kompania Węglowa, Katowicki Holding Węglowy, jak i dzisiaj Polska Grupa Górnicza, systematycznie wprowadzamy na rynek szereg produktów, sortymentów, które są przeznaczone do kotłów, do instalacji, które umożliwiają znaczne ograniczenie emisji substancji toksycznych do powietrza. I to jest jeden z segmentów rynku, który na dzień dzisiejszy
jest segmentem czy rynkiem rozwijającym się. Mimo mowy o całej dekarbonizacji, o końcu węgla, faktycznie tendencja tutaj rozwojowa na tym rynku jest i ona od kilku lat się utrzymuje. Wpisuje się to w programy ograniczania niskiej emisji i wszystkie uchwały antysmogowe, które podejmowane są przez jednostki samorządu terytorialnego województwa. Jest to jeden z takich elementów, które może stanowić o potencjale i o rozwoju polskiej grupy górniczej. Ale oczywiście, jeżeli mówimy o takich paliwach, to ich podstawową zaletą ma być to, że one muszą być dostępne, bo nie może być tak, że paliwo, które ma spełniać pewne wymogi ochrony środowiska, nagle go na rynku nie będzie i będzie z tym problem. Dlatego też sięgamy po nowe kanały dystrybucji, sklep internetowy. Nic nowego. Wszyscy dzisiaj w internecie można kupić wszystko, również węgiel, tak aby on był dostępny. A przy okazji jest to też dla nas pewne narzędzie marketingowe, pozwalające monitorować rynek i troszeczkę wpływać na ceny, które na rynku gdzieś tam funkcjonują na różnych składach w Polsce, bo jest to pewien też jakiś wyznacznik. Kolejnym elementem, który może być rozpatrywany przez nas jako taki potencjał, jest segmentacja produktów. Dzisiaj połączone dwie firmy, Polska Grupa Górnicza i Katowicki Holding Węglowy, dysponują wspólnie zasobami węgla o przeróżnych parametrach jakościowych, bo węgiel to nie tylko coś, co czarne się pali, ale też produkt, który charakteryzuje się przeróżnymi właściwościami fizykochemicznymi. Tych parametrów opisujących węgiel jest ponad 200. Oczywiście kilka jest tych głównych, natomiast no różne branże potrzebują różnych specjalnych typów gatunków, sortymentów, rodzaju węgla. I dzisiaj nasze podejście jest takie, że nie tylko dokonujemy segmentacji rynku odbiorców, ale również staramy się dokonać segmentacji produktu po to, aby adresować węgiel o konkretnych parametrach jakościowych do konkretnych rynków, konkretnych odbiorców. Dzisiaj taką możliwość po połączeniu i w Polskiej Grupie Górniczej w tym pełnym wymiarze mamy. Kolejne dwa elementy. Ujednolicenie strategii sprzedażowej. To chyba jest oczywista rzecz, że każda firma nad tą strategią musi pracować. Skonsolidowanie sprzedaż, poziom obsługi klienta, marketing, unifikacja wizerunku firmy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że możemy budować markę Polski Węgiel. Tak? Coś, co do niedawna jeszcze było dosyć trudne. Dzisiaj, mając 50% udział w rynku, budujemy po prostu markę Polski Węgiel i możemy konkurować zarówno w kraju, jak i na rynkach międzynarodowych, o czym pewno za chwilę pan prezes Heryszek powie. I ostatnim takim elementem, czwartym, który daje pewne elementy wykazujące potencjał rozwoju Polskiej Grupy Górniczej, jest optymalizacja procesów technologicznych. To jest to, o czym mówiłem też przy połączonych kopalniach. Wykorzystanie pełnej infrastruktury. Dzisiaj jednym z podstawowych założeń naszej strategii jest odejście od głębokiego wzbogacania węgla. Proces wzbogacania węgla niestety, oprócz tego, że poprawia jego parametry jakościowe, powoduje, że mamy produkt uboczny w postaci mułów, które później są tym elementem, na które też wskazują przeróżne organizacje, że niestety nie powinny być spalane, nie powinny być dopuszczane na rynku komunalno-bytowym, tam gdzie nie ma pewnych instalacji, które umożliwiałyby zachowanie norm środowiskowych. I to jest jeden z też elementów, gdzie chcemy odejść, chcemy mieszać, chcemy nie wzbogacać i dzięki temu z jednej strony poprawić troszeczkę rentowność i wyniki ekonomiczne, a z drugiej strony też wpłynąć mimo wszystko na spalanie i na środowisko. To są takie cztery elementy, o których chciałem Państwu zwrócić uwagę, że mogą być filarami i mają potencjał, że mimo wszystko górnictwo, o którym się mówi, węgiel, o którym się mówi, że dzisiaj nie jest już podstawą i jest passé, mimo wszystko mogą być podstawą i dalszym elementem bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa ogólnego, o którym tu od wczoraj podczas tej konferencji rozmawiamy. A mimo wszystko Polska Grupa Górnicza dalej będzie elementem i jeżeli uda nam się
te wszystkie rzeczy, o których tutaj, między innymi te rzeczy, o których tutaj Państwu dzisiaj opowiadam, wprowadzić, to uda nam się to bezpieczeństwo i ten filar w postaci węgla dalej w Polsce zapewnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam do zabrania głosu pana Tomasza Heryszka, który pokaże nam rynek surowców strategicznych w Europie na przykładzie węgla kamiennego. Dzień dobry Państwu. Ja reprezentuję Węglokoks SA. To jest przedsiębiorstwo, które swego czasu było monopolistą na rynku sprzedaży eksportowej węgla. Kiedy dla młodszej części z Państwa być może czasy bardzo odległe, mianowicie lata 60., kiedy Polska w ramach PRL-u potrzebowała dewiz, stworzona została centrala handlu zagranicznego. Działa to w ogóle? Aha, tym, dobrze. Stworzona została centrala handlu zagranicznego, która miała sprzedawać, eksportować na rynki nie tylko krajów RWPG, ale także do Europy Zachodniej surowce energetyczne, węgiel koksujący, później także koks, w związku z tym, że Polska potrzebowała dewiz. Taka była historia węglokoksu. Dzisiaj mamy czasy gospodarki, wahałbym się, czy użyć sformułowania rynkowe. Ja jestem ekonomistą, w związku z tym spoglądam na pewne procesy w gospodarce troszkę być może inaczej niż Państwo, reprezentanci myślenia być może technicznego, bardziej traktujący surowce jako element popytu, ale niekoniecznie z dużym naciskiem na kwestie ekonomiki pewnych działań. Bezpieczeństwo energetyczne. Chciałoby się powiedzieć, że pewnym znakiem czasów jest to, że w Rzeszowie, który z węglem na pewno nie jest kojarzony, a jeżeli już, to kojarzony jest przecież z czymś, co jest bezpośrednim konkurentem węgla. Tutaj dzisiaj mówimy o surowcach strategicznych. Przede wszystkim w tym panelu mówimy o węglu. Proszę Państwa, Węglokoks nadal zajmuje się eksportem. Oczywiście już teraz przede wszystkim obsługując kraje nie bloku wschodniego, a bardziej krajów Unii Europejskiej. Historycznie sprzedaż węglokoksu, kanały dystrybucji obejmowały kraje północnej Afryki, Turcję jeszcze w zeszłym roku. Sprzedajemy w zasadzie wszędzie tam. Swego czasu przecież węglokoks eksportował węgiel, polski węgiel do Brazylii, prawda? No dzisiaj jest to aberracją ekonomiczną, żeby wysyłać na drugi koniec świata coś, co z tamtej części świata przypływa do Polski i jest tańsze w wydobyciu jednostkowym. Pewnych kwestii ekonomicznych nie jesteśmy w stanie przewalczyć. Oczywiście Unia Europejska jako największy konsument polskiego węgla. Wszyscy wiemy, potężny rynek, 500 000 mieszkańców, 7% populacji ogólnoświatowej, no i także jeden z największych konsumentów energii. No bo tona węgla tak naprawdę, w zasadzie gdybyśmy przeliczyli to na kwestie ekonomiczne, nie jest dobrem samym w sobie. Tona węgla jest warta tyle, ile z tej tony węgla jesteśmy w stanie wyprodukować energii. Ten problem z pewnością istnieje w przypadku Unii Europejskiej. Mianowicie bardzo wysoki obecnie, co zresztą chyba Państwo wiedzą, stopień uzależnienia od importu surowców energetycznych i brak zróżnicowania źródeł dostaw paliw płynnych. Wiele państw tak naprawdę Unii Europejskiej uzależnionych jest od jednego dostawcy. Te dywagacje, które pewnie wczoraj były przedmiotem obrad, ale także to, co Państwo obserwują na rynku, czyli nitka południowa, która będzie dostarczać gaz do krajów Europy Południowej.
to jest pewna forma dywersyfikacji gazowej, ale z pewnością jest to, nie jest to forma dywersyfikacji dostaw surowcowych. Dla bezpieczeństwa Europy pewnie ma to kolosalne znaczenie. Jeżeli spojrzeć na takie porównanie w poszczególnych latach od 2005 do 2014 roku ekwiwalentu z jednej tony uzyskiwanej energii, to w zasadzie możemy powiedzieć, że pewnie z daleka nie widać. Ten węgiel w 2005 roku to było 18% dla 25 krajów Unii Europejskiej, 27 w 2010, 17% i tutaj 17% w 2014, czyli w zasadzie udział procentowy ekwiwalentu się niewiele zmienił. Energia jądrowa 14, 14, 12, gaz ziemny tutaj mamy 22, 25, 24 i tak naprawdę źródła odnawialne. Oczywiście biorąc pod uwagę, że niektóre państwa są w zasadzie uniezależnione od paliw płynnych czy paliw stałych ze względu na energię pozyskiwaną chociażby dzięki źródłom na przykład wody. Zróżnicowanie energetyki i struktury energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego w poszczególnych państwach także jest bardzo różne. Europa nie jest jednorodna, jeżeli chodzi o mówienie, że węgiel jest passé, że czysta energia, że ETS-y, tak? To jest jakby kwestia polityczna. Natomiast jeżeli chodzi o mówienie jednym głosem, to Europa jest absolutnie poszatkowana, bo z jednej strony dominacja energetyki jądrowej we Francji, w Niemczech, o których za chwilę dwa słowa pozwolę sobie powiedzieć, jest to rynek bardzo zrównoważony i bardzo zdywersyfikowany. W Wielkiej Brytanii także bardzo węglowej historycznie. W tej chwili ta Wielka Brytania odchodzi od węgla, a ustawy antysmogowe w Wielkiej Brytanii czy Irlandii, do której także moja firma wysyłała spore ilości węgli, także na potrzeby mieszkańców, gospodarstw domowych, tamten rynek także się zamyka. Holandia, dominacja gazu ziemnego, Austria, Szwecja, no to są wiadomo, to jest ukształtowanie terenu, które umożliwia korzystanie ze źródeł odnawialnych. No i w Polsce zdecydowana dominacja węgla. Około 80% swego czasu i w zasadzie przez długi, długi czas jeszcze gospodarka przecież będzie oparta na węglu. Ja, ponieważ mam tych slajdów troszkę, nie chciałbym też przedłużać, w związku z tym pozwolę sobie odnieść się do potencjalnego artykułu, który rozumiem w wydawnictwach pokonferencyjnych będzie sporządzony, więc tam tych informacji będzie troszkę więcej. Tutaj informacja dotycząca węgla kamiennego i brunatnego w Unii Europejskiej. Jakie oczywiście węgiel brunatny jest tym paliwem, które no, teoretycznie jest uznawane za dużo mniej optymalne, dużo bardziej wpływające na środowisko, ale to jest paliwo, które posiadają chociażby Czesi, którzy w niedaleko położonej od granicy elektrowni już zamierzają w tej chwili przechodzić czy rezygnować w niektórzy odbiorcy z węgla kamiennego, także polskiego, na rzecz innych paliw, co oczywiście może być powodem do naszych zmartwień. Jeżeli chodzi o sam węgiel kamienny, to widać, że to nie do końca jest tak, jak mówi się powszechnie, że węgiel już absolutnie w perspektywie 2-3 lat będzie eliminowany. Jest trochę inaczej. Zapowiedzi o tym, że ostatnie kopalnie w Niemczech w 2018 roku, które w tej chwili zabezpieczają poziom produkcji na poziomie 7-8 milionów ton rocznie, zostaną wyeliminowane, że Czesi będą także eliminować i eliminują górnictwo i wydobycie, ale jednak mimo wszystko ten węgiel jest nadal
spalany. Węgiel kamienny oczywiście. Historycznie to sobie pozwolę pominąć. Jeszcze krótko, wydobycie węgla kamiennego w krajach Unii Europejskiej od 2005 roku. Porównując, to są dane statystyczne oczywiście, z 28 milionów ton wydobycia jeszcze 12 lat temu do 7 w 2015, Polska z 97 do 72, Czesi z 13 milionów do 8, Wielka Brytania z 21 do 8. To są oczywiście tendencje spadkowe. No i teraz te główne przyczyny wydobycia, oczywiście ekonomia, prawda? Dlatego, że nie mówimy tutaj o kosztach społecznych, mówimy tutaj o koszcie wydobycia i o przełożeniu tego na koszt produkcji energii. Relatywnie wysoki koszt wydobycia w kopalniach w Europie Zachodniej, jednoczesny spadek cen węgla na światowych rynkach. Prawdę mówiąc, doskonale pewnie Państwo wiedzą, że jeżeli chodzi o Polskę i możliwości Polski, to my jesteśmy małym, bardzo małym graczem. Tak? To jest kilka procent, niektórzy twierdzą, że 3, niektórzy twierdzą, że 4% światowych możliwości światowego udziału w rynku węgla kamiennego. W związku z tym, gdyby przeprowadzić pewną analizę wrażliwości popytu i podaży, no to okaże się niezbicie, że tak naprawdę nie Polska może wpływać na rynki zagraniczne, tylko musimy się tak naprawdę dopasować do tego, jak te rynki zagraniczne wpływają na rynek polski. Oczywiście musimy powiedzieć o jednoczesnym wpływie paliw alternatywnych, czyli głównie gazu ziemnego, no i także w pewnych niektórych krajach o rosnących wpływach odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, ale jest to bardziej kwestia polityczna i kwestia dotowania cen tego surowca. Tutaj porównanie wydobycia i importu węgla kamiennego w Unii Europejskiej, jak się to kształtowało w perspektywie wydobycia i jednocześnie tej sinusoidy związanej z importem do krajów Unii Europejskiej. I krótko jeszcze o tym, kto najwięcej w Unii węgla kamiennego importuje. Oczywiście jest to gospodarka niemiecka, która tego węgla konsumuje w całym swoim miksie energetycznym, miksie paliwowym zdecydowanie najwięcej, największy konsument, największa gospodarka oczywiście. To jest jakaś tendencja, która pokazuje, że tak do końca nie możemy mówić o tym, że gospodarka niemiecka odnotowuje, że tutaj widać pewną tendencję stałą, prawda? Gdybyśmy porównali to w latach, to z pewnością będzie to nieco bardziej widoczne. Niemcy, największy rynek energii elektrycznej w Europie i tak naprawdę ich dywersyfikacja źródeł uzyskiwania energii, czyli tego, co jest tak naprawdę dobrem finalnym dla gospodarki. Proszę zwrócić uwagę, że to, co jest passé, czyli węgiel brunatny i węgiel kamienny, plus, no, gdybyśmy wzięli pod uwagę węglowodory, to mamy zdecydowaną przewagę. Węgiel brunatny 25%, kamienny 18%, gaz ziemny 8%, elektrownie wodne 4%, elektrownie wiatrowe 14%, energia jądrowa 14%, biomasa 9%, pozostałe, czyli fotowoltaika między innymi 7,5%. Czyli to jest taki rynek, który prawdopodobnie może, czy który jest jakoś zaprojektowany w taki sposób, by być rynkiem zdywersyfikowanym. Czy my tu mamy w związku z tym szansę na tym rynku pozostać? No z pewnością tak. Oczywiście gospodarka niemiecka mówi o tym, że w 2018 roku zostaną całkowicie zniesione subwencje mające podtrzymywać górnictwo węgla kamiennego i w związku z tym dziś historycznie tylko dwie kopalnie pozostały, które w przyszłym roku zostaną już całkowicie zamknięte. Natomiast no z pewnością górnictwo
w Polsce będzie jeszcze przez kilka lat zapewniać węgiel kamienny dla tego właśnie rynku. Tutaj mamy pewną tendencję długofalową. Proszę zauważyć, jak zmienia się przy jednoczesnym takim bardzo, bardzo no, do granic absurdu często posuniętym dyskursie politycznym na gruncie Unii Europejskiej w szczególności, mówiącym o odchodzeniu od węgla kamiennego, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzeć na to, co do, z perspektywy węgla energetycznego oczywiście wpływa do gospodarki niemieckiej różnymi kanałami i zarówno z Polski, zarówno z Rosji, jak i z portów ARA, ponieważ cała Niemcy Zachodnie, gdzie jest usytuowany przede wszystkim przemysł paliwochłonny, jest obsługiwany przez porty ARA i węgle, które tam napływają. Czyli ta tendencja tak naprawdę jest, moglibyśmy powiedzieć, od kilku lat tendencją, mimo załamania w 2008-2009 roku, tendencją rosnącą, a nie malejącą. Czyli co innego tak naprawdę mówi się na forach Unii Europejskiej, a co innego w gospodarce niemieckiej tak naprawdę się dzieje, prawda? Na to warto zwrócić uwagę. Całkowita struktura importu to jest 55 milionów ton. To jest podział, w jakiej strukturze asortymentowej te paliwo wpływa do gospodarki niemieckiej. Węgiel koksowy 22%, energetyczny prawie 3/4 z tego tortu udziałowego. I teraz w zasadzie, gdybyśmy powiedzieli to, co na samym początku zaakcentowałem, że no, węglokoks historycznie reprezentujący polskie górnictwo od lat 50., 60. zaspokajał potrzeby popytowe Europy Zachodniej, także krajów wschodnich. Dzisiaj możemy powiedzieć, że przede wszystkim skupiamy się na zabezpieczeniu bezpieczeństwa energetycznego wewnętrznego, czyli tego, co jest podstawą egzystencji i produkcji energii elektrycznej w Polsce. Możemy zastanawiać się, czy cena energii jest wysoka, czy nie, natomiast w perspektywie długofalowej liczy się tak naprawdę bardzo mocno przewaga konkurencyjna i samo bezpieczeństwo. Na koniec jeszcze dwa slajdy, mianowicie ta struktura tortu udziałowego w ramach Unii Europejskiej, czy importu węgla kamiennego w Unii Europejskiej, jakie są dostawy węgla z Polski. One oczywiście w tym torcie trochę te udziały się niestety zmniejszają. Dlaczego? Dlatego, że znowu mówimy o ekonomii, dlatego, że znowu mówimy o cenie jednostkowej, z którą nie jesteśmy w stanie w żaden sposób rywalizować, jeżeli no, polskie górnictwo jest głębinowym, no to oczywiście jesteśmy no, w pewnym sensie w długofalowej ścieżce cenowej przegrani. Przełożenie na paliwa alternatywne, czyli ropę naftową i gaz ziemny, pokazuje, że tak naprawdę te paliwa tutaj są traktowane troszkę inaczej. Tutaj ta żółta krzywa to jest węgiel energetyczny w Europie. Tak się kształtują notowania długofalowe, czyli koszt, ubezpieczenie i frakt ARA za węgiel referencyjny 6000 kilokalorii. Ważne jest również to, o czym tutaj wspomniał przed chwilą kolega prezes Adam, mianowicie zupełnie inne węgle są spalane w przemyśle niemieckim i tam jest pożądaną wartością referencyjną klasa 25-25,5, natomiast na rynkach polskich czy na rynkach Czech czy Słowacji są to klasy zdecydowanie niższe, takie, które w zasadzie nie trzeba
wzbogacać, bo one są naturalnie produkowane przez polskie kopalnie, tak? Czyli 21, 23 w przypadku gospodarki niemieckiej czy gospodarki francuskiej, gospodarki hiszpańskiej, raczej te wartości są wyższe. Natomiast notowania i indeksy cenowe w portach w Amsterdamie, Rotterdamie, Antwerpii pokazują pewną tendencję. Tutaj mamy odbicie, które obserwujemy dziś. To jest przełom 2016-2017, ale proszę zwrócić uwagę, to jest poziom, który 100 dolarów za tonę nie przebił, gdzie w roku 2008-2009 mieliśmy stawki cenowe no, zdecydowanie wyższe. No i na koniec kilka w zasadzie kwestii. Węgiel koksowy może sobie zostawimy, bo on podlega jeszcze innym uwarunkowaniom. Gdybyśmy mieli zadać sobie pytanie, czy Europa może odejść od węgla kamiennego, oczywiście powiemy, że może. Jeżeli po pierwsze posiada dostęp do substytutów węgla brunatnego lub kontraktów gazowych, co oczywiście następuje, albo jeżeli podejmuje świadomą decyzję bycia importerem energii elektrycznej, pytanie tylko o koszty takiego przesyłu. No i pozostaje nam kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Czy samowystarczalność energetyczna, dostępność do własnych zasobów, czego tak naprawdę w Europie Zachodniej no nie do końca z tym jest, w niektórych krajach nie do końca jest to takie proste. Czy Europa może odejść w kontekście produkcji energii i wzrostu zależności od importu nośników energii? Proszę zwrócić uwagę, że produkcja energii na całym świecie w latach w zasadzie od 95, czyli tych, które obserwujemy, ona wzrosła dosyć mocno, tutaj niestety ten slajd ucięło, natomiast ona wzrosła całkowicie, w Unii Europejskiej się zmniejszyła. To jest ekwiwalent na tonę ropy naftowej. W Stanach Zjednoczonych wzrosła, w Chinach wzrosła niebagatelnie, natomiast na całym świecie zwiększyła się konsumpcja za wyjątkiem Unii Europejskiej. Jednocześnie to powoduje, że zależność energetyczna Unii Europejskiej od rynków zewnętrznych jest dużo, dużo wyższa, co powoduje, że tak naprawdę cała Unia Europejska staje się obszarem energetycznie, powiedzielibyśmy, słabszym, gdybyśmy spojrzeli na to w perspektywie obszarów, które z sobą rywalizują. I tym samym, czy w tym samym czasie możemy powiedzieć o takiej dosyć przewrotnej dyskusji na temat zanieczyszczeń, na temat CO2, gdzie globalna emisja CO2 zwiększyła się z 21 do 33 miliardów ton. W Chinach ten wzrost to jest 30%, cała Azja łącznie z Chinami to jest prawie 40%, Stany Zjednoczone na mniej więcej tym samym poziomie 16%, a w Unii Europejskiej mamy spadek do 11% i Unia Europejska dziś teoretycznie najbardziej zabiega o CO2 i ograniczanie emisji. To są w zasadzie kwestie, które są z perspektywy czy z punktu widzenia węgla kamiennego w Unii Europejskiej dosyć kluczowe, bo w ten sposób Unia Europejska dziś jednocześnie mówi, że węgiel staje się passé. Z drugiej strony, jak widzimy, Polska może być samodzielna energetycznie, stawiając właśnie na węgiel kamienny, bądź też dołączyć do chóru krajów, które tak naprawdę trochę tego bezpieczeństwa energetycznego czy z bezpieczeństwa się odzierają. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za naświetlenie sytuacji węgla z perspektywy Unii Europejskiej, ale skoro jesteśmy już w nurcie międzynarodowym, to chciałabym poprosić panią Renatę Maczugę o przedstawienie rynku węgla z perspektywy globalnej. Dzień dobry, Renata Maczuga, Polska Grupa Górnicza.
ponieważ pan prezes tak naprawdę powiedział 80% tego, co ja również chciałam powiedzieć, dlatego też prezentacja będzie wyjątkowo krótka. A więc tak, ogólnie rynek węgla kamiennego na świecie. No, po raz pierwszy w tym stuleciu spadło wydobycie węgla kamiennego. W latach 90. i 20. już to było i po raz pierwszy w roku od roku 1981 spadło również wydobycie w Chinach. Wydobycie w 2015 roku na świecie wydobyliśmy 7,8 miliarda ton, to jest 4% mniej w stosunku do roku 2014. Unia Europejska 528 milionów, minus 3,4%. Kraje należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 1,9 prawie, minus 8%. I kraje nienależące prawie 6 miliardów, minus 2,6%. Generalnie węgla energetycznego zostało wydobyte 5,9 miliarda, koksowego 1,1 miliard i brunatnego 800 milionów. Najwięksi producenci węgla na świecie, oczywiście pierwsze miejsce Chiny, drugie miejsce USA, potem mamy Indie, Australia, Indonezja, Rosja, RPA, Kazachstan, Polska, no i Niemcy. Jak to było w poszczególnych krajach? No więc Chiny 3,7, minus 2%, USA minus 10%, Indonezja najwięcej, bo aż minus 14%. Jeżeli chodzi o Indie, wzrost 4,7 ze względu na fakt, że tam rząd indyjski stara się uniezależnić od importu. Na Rosji także plus 4,5. Na pozostałe kraje typu Polska, Kazachstan, Niemcy na minusie. Jeżeli chodzi o transport węgla kamiennego drogą morską, tutaj mamy 1,1 miliarda, węgiel energetyczny 833 miliony, a koksowy 271. Jeżeli chodzi o import w Unii Europejskiej, no największy spadek importu odnotowała tutaj Wielka Brytania, minus 47% z 32 milionów importowała 17, na plusie mamy Hiszpanię, Francję i Niemcy, Włochy na tym samym mniej więcej poziomie. Jeżeli chodzi o eksport, Australia tutaj jest na mniej więcej takim samym poziomie, jak była w roku 2014. Indonezja na minusie, Stany na minusie, Rosja i Kolumbia nieco wyżej niż w 2014 roku i tutaj przede wszystkim kurs walut się do tego przyczynił. Co słychać w Unii? No w Unii w stosunku do roku 2014 mamy minus 5% ze produkcja spadła ze 105 milionów na 100, jeżeli chodzi o import minus 6,5%. Krajami wśród krajów Unii Europejskiej będących producentami węgla kamiennego oczywiście tutaj Polska przoduje. Wydobyliśmy 72,2 miliony. Potem mamy Wielką Brytanię 8,7, 6,7 Niemcy. 1,5 Rumunia, 3% Hiszpania i Czechy. Chciałam zauważyć, że my wciąż importujemy 200 milionów ton i jesteśmy czwartym największym konsumentem węgla na świecie. Jak wiemy, tutaj rok 2014, 15 i 16 przyniósł nam znaczne spadki cen.
Tak naprawdę zaczęło się to w roku 2014. Trend spadkowy osiągnął najniższy poziom w grudniu roku 2015 i tutaj było $45 od tony, przy czym w pierwszych miesiącach 2016 roku nastąpiło lekkie odbicie. Taka sytuacja tak naprawdę wynikała z utrzymującego się niskiego popytu na ten surowiec wśród odbiorców, niskich cen energii elektrycznej, znacznego spadku cen ropy naftowej oraz rekordowo niskich stawek w przewozach morskich. Tutaj mamy tak naprawdę szczątkową jeszcze statystykę, jeżeli chodzi o wydobycie węgla w roku 2016. Widzimy tutaj spadek na Chinach. Chiny miały w 2015 3,74, tutaj mamy 3,36. USA 812 spadło na 743. Indie tutaj poszły też lekko w dół, Australia 532. Tutaj w Polsce jest ewidentny błąd. Tak. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, za pierwsze 6 miesięcy zaimportowaliśmy 77 milionów, wyprodukowaliśmy 44 miliony węgla kamiennego, brunatnego 173. Widzimy tutaj również, że jesteśmy na minusie analogicznie do tego samego okresu z roku 2015. Wydobycie w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. No, Czechy tutaj są leciutko na minusie. Widać tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi o Niemcy, że mamy tutaj też mniej o 2 miliony prawie. To, co pan prezes mówił wcześniej. Polska 34,3, Rumunia 0,4, Hiszpania 1,2, Wielka Brytania 1,9, 13% na minusie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie za te statystyki, bo one pokazują tendencje. Chcę powiedzieć, że wszystkie prezentacje kręcą się wokół zagadnień związanych z popytem, z podażą, z cenami, bo są to główne elementy, które mówią o tym, jak na tle rynku węglowego radzi sobie polskie górnictwo. O kilka chciałabym poprosić pana Henryka Paszczę o prezentację, która nam opowie o sytuacji popytowo-podażowej na polskim rynku węgla energetycznego. Panie profesorze, szanowni państwo, pozwólcie, że po tych ogólnych wstępach odnośnie sytuacji górnictwa na świecie, odnośnie wyników wydobycia, ja przedstawia sytuację górnictwa polskiego, w skrócie oczywiście, uzupełniając pewne wersje, pewne treści, które tu już były na ten temat mówione. Ja tylko przedstawię się, moje nazwisko Henryk Paszcza, reprezentuję Agencję Rozwoju Przemysłu. Ktoś zapyta się, co Agencja Rozwoju Przemysłu ma wspólnego w ogóle z górnictwem węgla kamiennego, kiedy agencja jeszcze swego czasu była utożsamiana z pomocą, z ratowaniem rozwoju, z polskimi stoczniami i tak dalej, ze strefami ekonomicznymi Tarnobrzeska, Mielecka. Natomiast nasz oddział, oddział katowicki, który mam zaszczyt reprezentować, zajmuje się zagadnieniami związanymi z górnictwem węgla kamiennego na Śląsku, czyli monitoruje całą sytuację, jeżeli chodzi o górnictwo węgla kamiennego, tak w zakresie produkcji, wydobycia, cen, sprzedaży, eksportu, importu, pomocy publicznej, nie wiem co jeszcze, kosztów wydobycia, wszystkimi zagadnieniami, które związane jest z całą branżą sektora górnictwa węgla kamiennego, z zasobami, z bilansami i tak dalej. Proszę państwa, moim zadaniem, o które mnie poproszono, to jest przedstawienie sytuacji podażowo-popytowej na polskim rynku węgla kamiennego. Nie wiem, tym przesuwamy. Okej. Okay. Za daleko wrócimy. Drugim czy pierwszym przesuwamy? Niech pan wróci.
O tu. Proszę Państwa, wydobycie węgla kamiennego za 2016 rok. Tu Państwu mam aktualne dane. Pani moja poprzedniczka mówiła 75, 72 i 2 to już historia. 76 rok to jest 70 milionów ton wydobycia, 70,3. Z tego mamy prawie 13 milionów węgla koksowego, który jest niezbędny u nas w produkcji, do produkcji koksu i do naszych koksowni w kraju. I 57 milionów ton węgla energetycznego. Patrząc na porównywanie do roku 2015, mniej więcej jest to porównywalne. Spadek mamy tylko tam w granicach około 1,2, 1,3 miliona ton, jeżeli chodzi o ogółem. Natomiast duży jest spadek, jeżeli chodzi o węgla energetycznego, natomiast węgiel koksowy mamy zwiększony spadek. Tu dwa słowa przypomnienia, proszę Państwa, o czym mówili moi poprzednicy. Byliśmy potęgą, jesteśmy dalej potęgą, ja to tak dalej twierdzę, jesteśmy dalej, jeżeli chodzi o potęgę wydobywczą, oczywiście nie taką, o czym mówiła moja poprzedniczka, gdybyśmy się chcieli porównywać z Chinami, 3,7 miliardy, a my te 70 milionów. To jesteśmy takim drobnym pionkiem w ogóle graczem na tym rynku węgla w świecie. Jak to mówią, jak Chiny dostają kataru, to cała Europa i cały świat w ogóle zaczyna chorować, gdy cokolwiek tam się u nich dzieje. W związku z powyższym u nas też byliśmy tą potęgą. Ja tylko przypomnę, proszę Państwa, 79 rok myśmy produkowali tak czy inaczej liczone, bo to różne były statystyki, ale ponad 200 milionów ton wydobycia była węgla kamiennego. Potem od 70, od 80 roku następował sukcesywny spadek. Pan prezes pokazywał 2005 rok, w 70, w 97 to było 134 jeszcze miliony. W tej chwili już mamy 50% tego po upływie praktycznie 10 lat. Czyli polskie górnictwo jest sukcesywnie restrukturyzowane. Po co to restrukturyzujemy? Po co czynimy te działania? Śmiem twierdzić i dalej będę twierdził. Polska jest i musi być gwarantem własnego bezpieczeństwa energetycznego opartego na węglu. Należy bezwzględnie wykorzystywać własne zasoby, własne surowce mineralne, a szczególnie węgiel, o który oparta jest nasza energetyka. Jeżeli chodzi o sprzedaż, którym przesuwam ja sobie sam drugim, czy okej. Okay. Jeżeli chodzi o sprzedaż, wydobycie mieliśmy 70,3, natomiast sprzedaż była wyższa, proszę Państwa, 73 miliony. Oczywiście konsekwencją musieliśmy ten węgiel skąd sprzedać. Mieliśmy olbrzymie zwały na koniec roku 2015 i z tych zwałów był sukcesywnie sprzedawany, nazwa jak przykopalnianek, sukcesywnie był sprzedawany węgiel, który był kierowany oczywiście do poszczególnych odbiorców. Z tych 70, czyli mamy większą sprzedaż niż wydobycie. 59 milionów, 59,6 była sprzedaż węgla energetycznego, 13,4 węgla koksowego. Oczywiście znowu, patrząc w perspektywie roku do roku, te dane są porównywalne po prostu. Spadek następuje sukcesywnie, ale nie drastycznie i nie... Niestety nie przesuwa się, ale nie wiem czemu. Tak. Też nie. No nic. Proszę Państwa, na 73 miliony sprzedaży. 73 miliony sprzedaży groić na rynek krajowy. Na rynek krajowy skierowany węgiel jest przede wszystkim energetyka zawodowa i przemysłowa, ciepłownie zawodowe i przemysłowe, inni odbiorcy przemysłowi, koksownie i pozostali odbiorcy oraz oczywiście część węgla jest eksportowana. Dalej eksportujemy. Tak w tych latach 80., 79. to było 40 milionów eksportu. W tej chwili eksportujemy 8-9 milionów węgla eksportujemy za granicę. Energetyka zawodowa to jest to, co jest to tym bezpieczeństwem energetycznym. Tam gro jest skierowanego naszego węgla. Ciepłownie zawodowe i niezawodowe 4,56 do 5 milionów, 6 milionów tyle zużywają ciepłownie, te, które są. Inni odbiorcy koksownie. Wydobywamy 13 milionów, sprzedajemy praktycznie 10,8. Nie cały węgiel koksowy jest skierowany do koksowni i pozostali odbiorcy krajowi. Cała gama indywidualnych odbiorców, gospodarstw domowych, ogrodnictwo, przemysł, cała gama tego węgla jest skierowana do pozostałych odbiorców. I kwestia eksportu i wywozu. Proszę Państwa, 9 milionów ton, dużo czy mało. Tyle, ile możemy wyeksportować, tyle eksportujemy. Ale należy jedno podkreślić. Więcej eksportujemy, jak importujemy. Chociaż w ostatnich latach jest to na pograniczu. Było tak, że Polska była importerem węgla, czyli więcej węgla importowano, wprowadzano na
obszar celny naszego państwa, niż tego węgla wyeksportowano. Ale co jest warte podkreślenia? Energetyka zawodowa i to bezpieczeństwo energetyczne, o które oparte jest nasz przemysł energetyczny. Proszę Państwa, państwo postawiło jasny cel. Opieramy własne bezpieczeństwo energetyczne na węglu. Jeżeli opieramy na węglu, mamy wzrost PKB, zakładamy rozwój przemysłu, elektromobilność wprowadzamy, w związku z tym będzie większe zużycie węgla, energii elektrycznej. Jeżeli będzie większe zużycie węgla, energii elektrycznej, musimy mieć zagwarantowane dostawy tego węgla do produkcji tej energii elektrycznej. Proszę Państwa, mamy w tej chwili w budowie kolejne elektrownie węglowe. Wbrew temu, co tu było pokazywane na świecie, świat czasami odchodzi, nie czasami, ale często odchodzi od elektrowni węglowych. Natomiast w naszym przypadku w tej chwili kolejne bloki są budowane. Mamy Połaniec, mamy dwa bloki w elektrowni Opole i mamy dwa i jeden blok w elektrowni Jaworzno. W sumie 5000 gigawatów, które będzie zainstalowane w najbliższym czasie. W tym roku już Kozienice, w przyszłym Opole, w 2019 Jaworzno. Na dzień dzisiejszy w sumie zainstalowanej mocy elektrycznej w polskich elektrowniach to jest 40 gigawatów. 32 to jest w elektrowniach zawodowych. Te elektrownie zawodowe na węglu to jest 20 gigawatów zainstalowanej mocy. To jest 65% całej zainstalowanej mocy jest na węglu kamiennym. W związku z powyższym kierunek jest jeden. Nie możemy polskiej gospodarki na dzień dzisiejszy przekierunkować na inne nośniki energii. Mimo oczywiście, że wzrasta OZE, bo mamy na dzień dzisiejszy, że wzrasta produkcja energii z OZE. Natomiast nie można z dnia na dzień przekierunkowywać całej energii. No nie wiem. Proszę Państwa, tu jest tylko struktura pokazana. Wywóz i eksport za Unię to jest 12%, sprzedaż kraju 88%, energetyka zawodowa 45%, energetyka przemysłowa 2%, czyli w sumie 47% całego sprzedawanego węgla jest jak gdyby kierunek, powiedzmy na okrągło, 50% sprzedawanych jest do energetyki, czy zawodowej, czy energetyki przemysłowej. Pozostali odbiorcy, tu macie Państwo pokazane, ile gdzie tego węgla jest sprzedawane przez polskich producentów. Nie, źle powiedziałem, nie tylko polskich producentów. Przez producentów węgla produkowanego na polskim rynku. Ponieważ oprócz polskich producentów z udziałem takim czy innym Skarbu Państwa mamy także 3 prywatne kopalnie, które wydobywają na dzień dzisiejszy węgiel. Bez udziału Skarbu Państwa. Są to kopalnia Silesia w Czałowicach-Dziedzicach produkująca około 1,7 miliona ton. Jest to Eco Plus. I jest to Siltech, prywatna kopalnia od 2000 roku produkująca węgiel. I struktura produkcji energii elektrycznej opartej w oparciu o węgiel. Proszę Państwa, na górze macie wielkości ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w poszczególnych latach ostatnich tam od roku 2010. Od 156 do 162 terawattogodzin. Taka jest produkcja energii elektrycznej. Proszę patrzeć, ten kolor brązowy na dole to jest oparty ilość energii wyprodukowanej z węgla kamiennego. Kolor zielony z węgla kamiennego. Kolor zielony z węgla brunatnego. W związku z powyższym widzimy, że w naszej strukturze, która jest ewenementem w skali światowej, produkujemy energię elektryczną gro w oparciu o własne nasze nośniki energii, czyli o węgiel kamienny i węgiel brunatny. 81,50, prawie 130 terawattogodzin na 162 terawattogodzin wyprodukowanych w roku 2016. Oczywiście ten trend i tendencja w związku z tym, że ten węgiel jest nieuznawany, czy niepozytywnie uznawany w Europie jako to niedobre paliwo, czarne paliwo, o czym tu moi przedmówcy mówili, ten trend i tendencja produkcji energii elektrycznej z tego węgla spada. Był 89 terawattogodzin, w tej chwili mamy 81 terawattogodzin. Procentowy udział produkcji energii elektrycznej, elektrownie zawodowe cieplne na węglu to jest 50, elektrownie brunatne 32, w sumie 82% całej produkcji energii elektrycznej w Polsce produkowanej jest z węgla. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy. W związku z powyższym, wprowadzanie OZE, oczywiście wprowadzanie elektrowni wiatrowej to jest 7% z tych innych, z tych pozostałych. Te inne wszystkie
to jest praktycznie 18% na dzień dzisiejszy. Ale co jest istotne? Tak jak powiedziałem na wcześniej, Polska jest eksporterem węgla, czyli więcej eksportujemy, jak importujemy. Oczywiście to jest pogranicze, w granicach 8,5-9 milionów ton na dzień dzisiejszy. Ale nie wszyscy z Państwa wiedzą, że jesteśmy importerem energii elektrycznej. Więcej energii elektrycznej sprowadzamy do Polski, niż sprzedajemy tej energii. Skąd i z których kierunków ta energia elektryczna jest sprowadzana do Polski? Oczywiście elektrownie wiatrowe z Niemiec. Kiedy wiatry powieją, prąd elektryczny płynie przez Polskę i do Polski. Mamy kabel ze Szwecją, ze Szwecji. No i mamy transgraniczne połączenie z Litwą na dzień dzisiejszy. Gdzie stamtąd też płynie energia elektryczna. Gdzie sprzedajemy z kolei tą energię elektryczną? Sprzedajemy ją Ukraina, Czechy, czyli na kierunki południowe. Za ubiegły rok prawie 2 terawattogodzin saldo jest ujemne na niekorzyść Polski, czyli więcej energii sprowadzamy, niż byśmy mogli produkować, niż byśmy sprzedawali tej energii. I krótko o cenach. Była tu już mowa, jak te ceny, jak te trendy w ogóle spadają, jeżeli chodzi o ceny. Proszę Państwa, to jest dane za 2016 rok. Proszę zwrócić uwagę. Średnia cena to jest 246. To jest węgiel kamienny i węgiel brunatny. To jest uśredniona cena. Ale węgiel energetyczny to jest 215 tylko złotych. Natomiast węgiel koksowy za ubiegły rok to jest 185. Powiem, że to jest historia. To już jest wielka, wielka, duża historia po tych wszystkich ostatnich zmianach, które są w ogóle na świecie, które się dzieją. Dlaczego? Jeżeli chodzi o węgiel koksowy, na dzień dzisiejszy to jest 150 transakcje są zawierane na drugi, trzeci kwartał. Węgiel typu hard około $150. Jak Państwo to przeliczycie razy 4, 600 po 700 zł na dzień dzisiejszy. To są ceny węgla, jeżeli chodzi o ceny węgla koksowego. A myśmy jeszcze w tamtym roku mieli ceny po 385. Czyli 200% w tej chwili w ciągu ostatnich 3 miesięcy ceny węgla koksowego poskoczyły na świecie. Jeżeli chodzi o ceny węgla energetycznego, ta cena jest zmienna. Co tu jest istotne? Jeszcze proszę Państwa chciałem popatrzeć. Ktoś powie ceny węgla energetycznego 218, a ja tu w Rzeszowie idę na skład i muszę zapłacić 600 zł za tonę węgla albo lepiej, albo 650 albo 700. Skąd takie ceny i dlaczego tak to jest? Proszę Państwa, na składzie tu w Rzeszowie czy w innych okolicach Polski dalej od Śląska jest węgiel w cenie detalicznej, czyli z narzutami, z VAT-em, z marżą kontrahentów, z przewozami, z transportem. Ciągle mi zadają to pytanie, kiedy nieraz w Sejmie rozmawiamy. Panowie posłowie mówią, a ja idę do składu i muszę 700 zł za węgiel zapłacić. A wy mówicie, że węgiel kosztuje 215. Tak, to jest cena węgla netto na bramie, który wyjeżdża z kopalni, się uśredniona, ale jest to cena bez narzutów, bez VAT-u i bez niczego. W związku z powyższym stąd jest ta cena taka, a nie inna i stąd te różnice wyskakują. Poza tym gro węgla, taka jest technologia produkcji, produkowana jest poprzez w systemie tak zwanym ścianowym, czyli gro jest produkowanych miałów, czyli miały ten najgorszy gatunek węgla, który jest skierowany do energetyki. A jeżeli ta cena jest, to ta średnia ważona wpływa w ogóle na tą cenę w tym momencie. Te miały są po niższej cenie, a tu jest sprzedawany węgiel gruby. I dwa słowa na temat cen węgla energetycznego. Chciałem się tylko do tego odnieść. Państwo i moi poprzednicy tu mówili odnośnie tych fluktuacjach zmian cen. To są ceny ostatnio 2016 i 2017. Ten wykres pod spodem to są ceny węgla w ARA. ARA tutaj tak używamy popularnie, Państwo może nie wiecie, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia. To jest jak gdyby taki benchmark, dla wskaźnik dla cen węgla w ogóle światowych. Na dzień dzisiejszy w zależności od popytu tego węgla, od składowania na tych czterech terminalach, które tam są, a tego na dzień dzisiejszy jest tam około 4,7-5 milionów ton, oni tam sprzedają, jak gdyby jest to wyznacznik. I od grudnia, od października te ceny poszły w górę i potem teraz ostatnio styczeń, luty ceny spadają. Na dzień dzisiejszy cena w ARA to jest $74 za węgiel, klasy 35, czyli 25, czyli 6000 kilokalorii na kilogram. Natomiast proszę Państwa, proszę popatrzeć, najnowsze dane to są tu, po jakiej cenie my sprzedajemy do energetyki zawodowej. To są przeliczone złotych na gigajoule.
8,90, 8,92, 8 do 9 zł za gigajoule. Stabilność cały 2015, cały 2016 rok i pierwsze miesiące tego roku. Dlaczego tak się dzieje? Kontrakty są zawierane jako z energetyką, jako kontrakty długoterminowe, ale są praktycznie na cały rok zawarte. Jeżeli zawarliśmy kontrakty już na cały rok, to ta cena jest stabilna. Mimo że na świecie jest dynamika zmian tych cen, to u nas jest to stabilne. Oczywiście ograniczone są przez to przychody dla polskich producentów. Natomiast jeżeli chodzi o węgiel koksowy, proszę Państwa, co kwartał oczywiście są te ceny, proszę zwrócić uwagę, jak te ceny skaczą i polski węgiel koksowy jest dostosowany do cen światowych. Czyli energetyczny stoi, natomiast koksownie i węgiel koksowy idzie w ślad za tymi skokami, jeżeli chodzi o ceny światowe i ten benchmark wyznaczający ceny na świecie. No i tyle, co chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, 11, 12, 9, 10, 9, 8, 80 za gigajoule. Ponieważ średnia kaloryczność węgla sprzedawanego do polskiej elektrowni jest to 21,5 razy 8,80, to jest niepełne 200 zł za tonę węgla sprzedawanego do polskiej elektrowni na dzień dzisiejszy. Niska cena. 1 zł, 9,98, 80, 1 zł to jest 20 zł na tonie. 20 zł na tonie razy 30 milionów ton sprzedawanych do energetyki, to jest 600 milionów złotych w skali roku. O takich kwotach mówimy. Ktoś sobie powie, 1 zł to niedużo. Co to jest na gigajoule? Ale to jest już 600 milionów złotych w skali całego roku na tej sprzedaży. Tu chciałem tylko jeszcze Państwu zaprezentować jedno. Oprócz tego benchmarku, o którym mówiliśmy, w ARA, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, mamy własny benchmark. Mamy własny benchmark polski indeks rynku węgla energetycznego. On tu jest pokazany tą brązową linią i widzimy, że w ostatnich miesiącach, styczeń, luty, jak gdyby drgnął i poszedł do góry, jest w granicach 198 zł. Natomiast ceny węgla do energetyki zawodowej, ten benchmark, jeżeli chodzi o PSCMI, są to najlepsze węgle sprzedawane do energetyki, od 20 do 24. Natomiast cały węgiel sprzedawany do energetyki, łącznie i ten 19, i ten lepszy, i ten gorszy, jest w tej chwili po cenie 189-190 zł. Do ciepłowni, i tu jest pozytywny trend, też polski benchmark pokazuje, czyli polski wskaźnik pokazuje, że te ceny do energetyki sukcesywnie idą w górę. Styczeń, luty idą w górę w stosunku do tego, co było w latach poprzednich, czy w poprzednim roku, w czerwcu, widzimy 190, teraz mamy prawie 230. I to jest zadowalający i pozytywny objaw dla polskich producentów i dla polskiej energetyki. Może nie dla ciepłowni w tym momencie, ale proszę Państwa, jeżeli chodzi o przychody jeszcze, o jakiej skali mówimy? 2011 to jest cały sektor górniczy, to jest 25-26 miliardów przychodów, czyli obrotu węgla, cały sektor. Na dzień dzisiejszy jest to 18 miliardów. Z tego do energetyki, mimo że to jest 50% sprzedaży, przychodów jest 6,5 miliarda. Co to jest te 25-26 miliardów? Ja to zawsze porównuję. To jest 1/10 dochodu budżetu państwa. Bo budżet państwa to jest w granicach 300 miliardów. Tyle uzyskujemy, 350 miliardów. Czyli to o takiej skali mówimy, jeżeli mówimy o sektorze wydobywczym węgla kamiennego. Chyba tyle więcej. Dziękuję Państwu za uwagę. Ktoś, kto jest zainteresowany, sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni. Państwo już teraz wiecie wszystko, w związku z powyższym możecie i sprzedawać, i handlować, i obracać węglem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o zmianę tematu, ale tylko jeśli chodzi o odbiorców węgla, mianowicie pan Łukasz Horbacz przedstawi nam perspektywy rynku węgla opałowego, czyli ten element, który trochę mniej, choć nieco był poruszony w prezentacji. Tak, zawężamy horyzont coraz bardziej. Szanowni Państwo, nazywam się Łukasz Horbacz, reprezentuję Izbę Gospodarczą Sprzedawców Polskiego Węgla. Ja bym chciał z tego miejsca podziękować organizatorom, że pochylili się nad tematem właśnie rynku węgla opałowego, który często jest pomijany na tego typu konferencjach. Tak pokrótce, nie bez powodu w tle mamy krętą drogę pod górę, bo ta grafika właśnie w dużym stopniu oddaje to, co przed właśnie tym sektorem.
Rynek węgla opałowego w Polsce ma niebagatelne znaczenie wciąż. Mamy 3,5 miliona kotłów na węgiel w gospodarstwach domowych, z czego szacuje się, że 20% to są kotły tak zwane klasowe, czyli spełniające wymagania polskiej normy, jeśli chodzi o emisyjność. Pozostałe 80% to kotły pozaklasowe. Sektor komunalno-bytowy jako cały zużywa około 10 milionów ton węgli opałowych. To, co ostatnio się bardzo nagłaśnia w mediach, o czym dużo słyszymy, to temat smogu. Nie mówi się wprawdzie o tym, że od w zasadzie czasów transformacji emisja pyłów systematycznie z roku na rok spada. O tym nie słyszymy. Słyszymy tylko o akcjach takich właśnie, kiedy w krótkim okresie jest nagromadzenie zapylenia w powietrzu, do tego odpowiednie warunki atmosferyczne, pojawia się smog i robi się bardzo głośno o temacie, co nie znaczy, że problem nie jest problemem, z którym należy sobie radzić. Co się dzieje, jeśli chodzi o legislację na tym polu? Mamy już obowiązującą uchwałę antysmogową w Krakowie, która w zasadzie eliminuje wszystkie paliwa poza gazem ziemnym i lekkim olejem opałowym spalane w kotłach indywidualnych. Ona wchodzi w życie już od 1 września 2019 roku. Tu jest napisane, że kolejna uchwała antysmogowa, która na okres przejściowy do tego czasu będzie wyznaczać, jakie paliwa będzie można spalać w kotłach, już wczoraj okazuje się została przegłosowana, więc takie standardy będą obowiązywać w Krakowie, jeśli chodzi o paliwa węglowe. Ale dalej, szerzej, mamy już też przegłosowaną małopolską uchwałę antysmogową. Tu jest bardzo dużo informacji, ja postaram się wybrać to, co najważniejsze dla właśnie sektora węgli opałowych. Co robi ta uchwała? Przede wszystkim eliminuje, to jest taki dziwny zapis, ale ten zapis ma na celu wyeliminować muły i floty węglowe z sektora komunalno-bytowego, czyli te najbardziej emisyjne węgle. I jeśli chodzi o kotły i instalacje dopuszczone do użycia, wprowadza ona bardzo, bardzo restrykcyjne kryteria, bo w zasadzie jeszcze w krótkim okresie będzie można instalować kotły piątej klasy, natomiast docelowo dopuszczone do użycia będą tylko i wyłącznie kotły spełniające unijną normę EcoProjekt, która ma wejść w życie zgodnie z unijną dyrektywą dopiero w 2020 roku. W Krakowie będzie to obowiązywać już od 1 lipca 2017. Oczywiście są tam pewne okresy przejściowe dla instalacji już zainstalowanych. Dalej, po Małopolsce mamy Śląsk. W zasadzie bardzo, bardzo, bardzo podobne rozwiązanie. Można by nawet, niektórzy tutaj nawet dopatrują się jakiejś operacji typu kopiuj-wklej, bez głębszej analizy. Tutaj już w sposób bezpośredni nazywa się muły i floty. Oprócz tego eliminuje się też trzecie najbardziej emisyjne paliwo węglowe, czyli węgiel brunatny. I jeśli chodzi o jedyneczkę, czyli kotły węglowe, dopuszcza się tylko i wyłącznie piątą klasę. Też szereg okresów przejściowych dla kotłów, które są już w użyciu, żeby nie przymuszać ludzi do natychmiastowej wymiany wszystkich kotłów. Dalej idziemy o poziom wyżej, czyli już nie jesteśmy na poziomie prawa miejscowego, tylko mówimy o rozporządzeniu Ministerstwa Rozwoju, które jest jeszcze projektowane, które prawdopodobnie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Ono w zasadzie, to będzie bardziej widoczne tutaj, co robi to rozporządzenie. Ta górna tabelka pokazuje nam polską normę emisji dla kotłów, jakie są standardy emisyjne. Ta norma jest nieobligatoryjna, czyli producenci kotłów mogą ją stosować, nie muszą. Tu widać, co właśnie, jakie parametry emisyjne będzie narzucać to rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju, czyli ewidentnie widać, nie jest to wprost nazwane, ale są to po prostu parametry kotłów piątej klasy, czyli tych najbardziej zaawansowanych obecnie, jednych z najbardziej zaawansowanych na rynku. A tu dla porównania jeszcze na samym dole widać ekodesign, czyli normę, którą narzuci nam dyrektywa unijna od 1 stycznia 2020 roku. To jest w zasadzie powtórzenie tych samych liczb, czyli piąta klasa plus jeszcze
standardy emisyjne dla tlenków azotu. I tutaj tak naprawdę zaczyna się najciekawsza część, czyli ta powiedzmy najbardziej krytyczna, bo to co obserwujemy to jest takie troszkę irracjonalne zauroczenie tymi kotłami piątej klasy, prawdopodobnie właśnie ze względu na to, bo chcemy zmniejszyć emisję pyłów do atmosfery, bo jest smog, z którym należy walczyć. Tylko jak Państwo widzieli, te daty wszystkie są takie bardzo, będą obowiązywać dość szybko. I póki co takich kotłów piątej klasy jest, niewiele jest dostępnych modeli na rynku, to po pierwsze. Producenci kotłów już sami powoli zaczynają deklarować, że nie są na tak szybkie tempo zmian przygotowani. No i to chyba co najważniejsze, to jest bardzo wysoki koszt tych kotłów piątej klasy. Bo o ile kocioł klasowy, też trzeciej klasy, kosztuje w granicach 5000, kotły pozaklasowe, które do tej pory były często w powszechnym obrocie, to były koszty rzędu 2000 zł za kocioł, no to tu mówimy o kosztach rzędu właśnie za piątą klasę 10-12 tysięcy, w przypadku ekoprojektu jeszcze drożej. No i może to wiązać się z szeregiem problemów dla społeczeństwa, tym bardziej, że węglem ogrzewa się indywidualnie ta najbardziej wrażliwa ekonomicznie część społeczeństwa. Kolejny problem to też to, że i rozporządzenie, i uchwały antysmogowe skupiają się na kotłach, tak jakby pomijając kwestię dostępności paliw do tych kotłów. I jaki jest problem? Otóż parametry emisyjne kotła to nie tylko kocioł, ale kocioł plus zastosowane w nim paliwo. Większość DTR-ek producentów kotłów piątej klasy przewiduje bardzo wyśrubowane parametry paliw, takie jak tu zaznaczone lub zbliżone. I problem jest taki, że węgla o takich parametrach na rynku jest bardzo niewiele. W granicach 300 tysięcy ton, gdzie cały rynek już ekogroszków, czyli tych węgli do kotłów z podajnikiem, obecnie to około 2 milionów ton. Więc po prostu w takich kotłach będzie spalany węgiel o parametrach niższych, takich jakie są dostępne na rynku. Co spowoduje, że te drogie kotły piątej klasy będą prawdopodobnie emisją zbliżać się do tych kotłów trzeciej czy czwartej klasy, więc powstaje pytanie, po co przepłacać, po co wydawać 12 tysięcy za kocioł, gdzie można kupić kocioł za 5 tysięcy i emisja będzie dokładnie z niego taka sama i tak będzie znacznie poprawiona względem tego, co było do tej pory. Dalej. Uchwały antysmogowe też z jakiegoś powodu dyskwalifikują kotły zasypowe. Mimo, że są nawet na rynku dostępne kotły piątej klasy, to takie kotły są dyskwalifikowane, co powoduje szereg utrudnień przede wszystkim dla konsumentów i dla producentów, bo o ile w kotłach zasypowych można stosować paliwa o troszkę wyższych parametrach spiekalności, bo technologia podawania nie stawia takich wymagań, to w przypadku kotłów z podajnikiem zawęża się parametr spiekalności, a przez to zawęża się ilość dostępnych węgli na rynku. Dalszy kluczowy punkt to dyskwalifikacja elektrofiltrów. My jako Izba zawsze mocno walczyliśmy o to, żeby walczyć nie z węglem jako paliwem, tylko z emisją, z tym, co wychodzi z komina. I tym bardziej dziwi to właśnie, że takie urządzenia jak elektrofiltry dostępne na rynku, chwalące się skutecznością do 80-90%, no nie są przewidziane, czy wręcz są eliminowane przez uchwały antysmogowe. Kolejna sprawa to, co też zauważyliśmy przy okazji uchwał antysmogowych, to brak gruntownej analizy kosztów. Często po prostu zakłada się, że wprowadzimy restrykcyjne założenia i jakoś to będzie, społeczeństwo sobie poradzi. Otóż jak za chwilę zobaczymy, może sobie społeczeństwo nie poradzić. I ostatni już taki punkt, brak zgodności z prawem wyższego rzędu, bo na niektórych poziomach rzeczywiście uchwały antysmogowe wychodzą poza swoje kompetencje prawa najniższego rzędu. I teraz tak, co się może wydarzyć na rynku? Myśmy jako Izba sobie przygotowali takie trzy scenariusze, które w zasadzie zależne są od tego, jak duży odsetek kotłów będzie wymieniany co roku w ogóle. I druga sprawa, jak duży odsetek z tych kotłów wymienianych będzie wymieniany dalej na kotły węglowe, te zgodne z rozporządzeniem, czyli pozostała część, jak wiele osób zrezygnuje z węgla z różnych powodów.
Trzy scenariusze generalnie no, na tą chwilę najbardziej realny wydaje się ten scenariusz neutralny, czyli do 2028 spadek rynku komunalno-bytowego, jeśli chodzi o węgiel, o około 1/3, w tym znaczący wzrost znaczenia udziału ekogroszków. W zasadzie zamienione będą pozostałe węgle na ekogroszki. Oczywiście jest całe mnóstwo czynników ryzyka, bo szykują się kolejne uchwały antysmogowe w kolejnych województwach opolskim, dolnośląskim, mazowieckim, łódzkim. I troszkę obawiamy się tego, że właśnie brakuje czasami przemyślenia. Są to uchwały kopiowane na zasadzie kopiuj wklej z tego, co się zrobiło, co zrobiła Małopolska. Co nie zawsze jest adekwatne do rzeczywiście potrzeb danych regionów. Kolejna ważna sprawa to czy jak będą wyglądały ceny ekogroszków, bo jeśli rzeczywiście tak mocno wzrośnie popyt, to siłą rzeczy te ceny prawdopodobnie będą wyższe. No i kolejna sprawa to poziom ubóstwa, o którym za chwilę i opór społeczeństwa przed zmianą. A węgiel opałowy jest ważny szczególnie o tyle, że mówiąc średnio stanowi on około 15% produkcji krajowych producentów węgla energetycznego, ale w związku z tym, że jest to produkt najwyżej marżowany dla producentów, stanowi on niebagatelną liczbę, jeśli chodzi o przychody tych producentów. Gdzie szczególnie w sytuacji tak jak obecnie, gdzie górnictwo zaczyna wychodzić na prostą, no może to być poważny cios w górnictwo. Oczywiście niebagatelna jest też liczba podmiotów zajmujących się dystrybucją węgla na terenie kraju. No i kwestie zależności energetycznej, bo jeśli nie węgiel, to co i skąd? To sami sobie Państwo odpowiedzcie. I kolejna sprawa właśnie, jak zmierzając już w kierunku tego, czy sobie poradzimy, przede wszystkim czy ludzie sobie poradzą z tym problemem. Tutaj mamy tak z grubsza pokazaną symulację kosztów ogrzewania domu. Oczywiście widać tu, że węgiel, czy orzech, czy to ekogroszek w tej chwili dalej pozostają najtańszymi paliwami dostępnymi na rynku, niemal połowę tańszymi niż kolejne paliwo. I jak to się ma do naszego polskiego społeczeństwa? Bo właśnie wprowadzamy tak troszkę ad hoc bardzo dużo, bardzo drastycznych zmian, bo nagle nagłośniła się sprawa smogu. I co z tego może wyniknąć? Otóż nie będę tu już rozwijał tej części, ale to, co jest faktem na podstawie danych Eurostatu, to Polacy już obecnie średnio wydają około 12% swojego budżetu domowego na potrzeby związane z energią, wobec średnio 6% w Unii Europejskiej. Więc nie trudno pomyśleć, co będzie, jeśli te 3,5 miliona gospodarstw domowych przerzuci się na paliwo 2 razy droższe niż obecnie stosowane. To z tych 12% prawdopodobnie zrobi nam się bardzo szybko 16% lub więcej. Podczas gdy w Unii Europejskiej w większości krajów za taką granicę ubóstwa energetycznego przyjmuje się 10%. Czyli jeśli ktoś, gospodarstwo domowe, wydaje więcej niż 10% swojego budżetu na potrzeby związane z energią, jest klasyfikowany jako ubogi energetycznie, należą mu się jakieś dotacje, subwencje, pomoc państwa. No i dlatego też jako Izba mocno będziemy lobbować za wsparciem dla najuboższych, i tak roboczo nazwaliśmy sobie to programem 5000+, żeby to nie były takie dotacje jak teraz na poziomie 1000 czy 2000 zł, gdzie no są one w przypadku takich kosztów kotłów, są to dotacje symboliczne, stąd właśnie to 5000. Żeby nie było też tak, że tylko krytykujemy nie oferujemy żadnych alternatywnych rozwiązań, to jako Izba, zresztą to, co samo nasunęło się tutaj z tej prezentacji, to przede wszystkim chcielibyśmy, żeby zaakceptować elektrofiltry jako tańsze i możliwie szybkie rozwiązanie antysmogowe, plus kotły trzeciej klasy od stycznia 2018, dlatego że w 2020 roku i tak wejdzie jako projekt, więc po prostu da nam to czas i możliwość przygotowania się do nowych realiów. Emisja i tak się zmniejszy. A kolejna sprawa to eliminacja flotów, mułów i węgla brunatnego jako paliw najwyżej emisyjnych. Tu tak naprawdę można praktycznie w bardzo krótkim terminie zakazać stosowania tych paliw i bardzo, bardzo szybko wpłynąć na drastyczne zmniejszenie emisji. I to w zasadzie tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, uświadomiłam sobie, że czas jest bardzo późny. Chcę zatem powiedzieć tak, że Komitet Naukowy pracuje i za chwilę nagrodzi najlepszy referat, a ja sobie pozwolę zabrać głos w formie podsumowania, które będzie prowadziło do dyskusji. Jeśli mogę Pana prosić o moją prezentację. Ale zaczęliśmy później i to nas chyba usprawiedliwia odrobinkę. Swoją prezentację zatytułowałam Szanse i zagrożenia dla górnictwa węgla kamiennego w Polsce i proszę to traktować jako głos w dyskusji z jednej strony. To, co przedstawię, to klasyczna analiza strategiczna sektora z uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi prowadzącymi do stwierdzenia, jakie są szanse na to, aby proces restrukturyzacji się dolnym do przodu. O, zacznijmy od mocnych stron sektora, bo one takie są. Przede wszystkim duża baza zasobowa. To jest w zagospodarowanych złożach ponad 21 miliardów ton węgla, co się przekłada na 3,2 bodajże miliarda zasobów operatywnych, a więc wystarczająco duża baza dla pokrycia zapotrzebowania na wiele lat. Znaczący potencjał technologiczny w pełnym cyklu wydobycia od wydobycia do produktu finalnego. Ściany zmechanizowane, umiemy to robić, potrafimy dostosować produkt do odbiorcy. Mamy doświadczoną załogę i kwalifikacje pracowników. Mamy również sieć autoryzowanych sprzedawców i dobre rozeznanie rynku. W związku z tym z produktem potrafimy trafić do odbiorcy. Jest również, i to jest ważne, determinacja strony społecznej i związków zawodowych, które po kilku ostatnich latach, kiedy było trudno, zdają sobie sprawę, że zmiany są potrzebne i one teraz już przebiegają łatwiej. Jest możliwość integracji technicznych pojedynczych kopalń, czego przykładem są zespolone kopalnie, które powstały w polskiej grupie górniczej, czyli jak gdyby wspólnie można wtedy optymalizować strukturę kopalni, strukturę wydobycia, wybierać te fragmenty złóż, które są efektywne ekonomicznie. No i co jest bardzo ważne w sytuacji, w jakiej jesteśmy, to jest to, że jest jeden większościowy właściciel i jak jest po prostu państwowy właściciel ułatwia decyzje o charakterze strategicznym i umożliwia to, że poszczególne przedsiębiorstwa górnicze nie są nawzajem dla siebie konkurencją. Są też słabe strony oczywiście, ja staram się przyspieszać i to są trudne warunki geologiczne i górnicze w polskim górnictwie, które podrażają koszty. Faktem jest, że górnictwo i węgiel oddziałują na środowisko niekorzystnie, w związku z tym jest pewna percepcja społeczna tego zjawiska i niechęć do węgla. W górnictwie wciąż są słabe struktury organizacyjne i nieefektywne systemy organizacji pracy. To nie jest dobrze, kiedy efektywny czas wykorzystania maszyn w górnictwie to jest tylko 40%. To jest drogi majątek i on nie pracuje. Problemem są kończące się koncesje na wydobycie. Większość kopalń mają takie koncesje, które w 2020 roku jest jak gdyby ich koniec. W związku z tym, że aby mogło to wydobycie być prowadzone w dłuższej perspektywie, potrzeba jest nowych koncesji, a te są kosztowne i procedury są bardzo długotrwałe. Zbyt niskie inwestycje, w tym odtworzeniowe, to jest efekt tego, że było ciężko z finansami w ostatnich latach i po prostu brakuje.
Istnieje też niska innowacyjność w zakresie produkcji, przetwarzania i zbytu węgla. Mianowicie nie stosuje się nowości innowacyjnych metod, również można by było patrzeć na lepsze wykorzystanie węgla nie tylko w ten prosty energetyczny sposób. Niska elastyczność kosztowa górnictwa wynika z wysokiego udziału kosztów stałych, co nie pozwala reagować na wahania rynkowe. I w końcu w zasadzie najgłówniejszą ze słabych stron górnictwa jest bardzo zła sytuacja ekonomiczno-finansowa. Czy są szanse na to, że wyjdziemy na prostą? Pierwszym i zasadniczym wsparciem dla górnictwa w tej chwili jest sprzyjająca polityka rządu. Bez niej byłoby bardzo trudno pojedynczym przedsiębiorstwom górniczym uporać się z tą bardzo trudną sytuacją. No i postawienie doktryny realizacji bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez wykorzystanie rodzimych zasobów, co jest logiczne, racjonalne i tak powinno być, ale jest troszeczkę wbrew temu, co Unia by chciała. Faktem jest również wysoka zależność kraju od paliw węglowych. O tym, jakie są moce w energetyce, już się mówiło. Węgiel jest również w ciepłowniach używany. Mamy usieciowienie ciepłownictwa w przeciwieństwie do bardzo wielu innych krajów. I tam też jest węgiel. No i jest bardzo duża grupa pozostałych odbiorców węglowych, którzy węgiel używają do ciepłownictw, do ogrzewania mieszkań na przykład. Energetyka węglowa, która może być zastosowana do potrzeb mocy szczytowej, tak to się wydawało jeszcze do momentu, kiedy pakiet zimowy nie powstał, tu teraz zaczyna być nieco trudniej, ale w dalszym ciągu uważam, że moce energetyki węglowej, które istnieją, nie mogą być tak po prostu odstawione, bo nie mamy czym ich zastąpić. W związku z tym jakieś rozwiązanie w tym zakresie należy wypracować, a z drugiej strony OZE tego nie załatwi, ponieważ jest to bardzo niestabilne źródło energii. Istnieje możliwość dostosowania produktów handlowych dla potrzeb rynku. Mamy silne zaplecze badawczo-rozwojowe dla sektora oraz rozwiniętą sieć dostawców, usługodawców dla górnictwa. W związku z tym węgiel nie tylko do energetyki, ciepłownictwa, tam troszkę przemysłu i gospodarstw domowych, ale również nowoczesne metody jego wykorzystania, zgazowanie węgla czy ekopaliwa, o czym też tu była mowa. Są też i zagrożenia. To jest zależność krajowego rynku od sytuacji na światowych rynkach węgla. Kwestia nadpodaży i niskich cen, może niezbyt szczegółowo podkreślona, ale to jest główny powód dla zapaści, która nastąpiła w polskim górnictwie. Jest też konkurencja ze strony importerów węgla, a szczególnie z kierunku wschodniego. Tego importu wciąż jest ponad 8 milionów ton do Polski i to zabiera rynek polskim producentom i powoduje, że tak powiem, ich przychody są niższe. Też musimy liczyć się z rosnącą konkurencyjnością ze strony innych nośników energii, takich jak ropa, gaz czy OZE, one są coraz tańsze. Opóźnienia w sektorze elektroenergetycznym stanowią również zagrożenie, bo to na najbliższe lata wielkość podaży, popytu na węgiel jest najistotniejsza, kiedy należy doprowadzić do równowagi podażowo-popytowej, więc każde wahnięcie w tym zakresie jest trudnością. Uciążliwe procedury prawne związane z dostępem do złóż
czyli proces koncesyjny, czyli to, że część złóż zostaje zabudowana, nie podlega ochronie. Również słaba pozycja negocjacyjna wobec dostawców, przewoźnika i odbiorców w energetyce powoduje między innymi to, co pan Henryk Paszcza pokazywał, że mimo, że jest odbicie na cenach światowych, to u nas one zostają na niższym poziomie. No i jedna z największych zagrożeń i jest kontynuacja polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która jest nieprzychylna dla użytkowników węgla. W związku z tym prowadzona restrukturyzacja ma takie zasadnicze zadania polegające na budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora, stworzenie przewidywalnego otoczenia programowego i prawnego oraz wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego górnictwa, tak postawione pytania, zadania mają zagwarantować zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, efektywne wykorzystanie surowców energetycznych oraz zminimalizować negatywny wpływ wydobycia i użytkowania węgla na środowisko. Cele szczegółowe, można by ich mnożyć, ale uważam, że najistotniejsze jest odzyskanie stabilności i płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno-finansowej sektora, w tym poprzez dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz możliwości eksportowych górnictwa. Nie będę czytać reszty tych celów. Jak to zrobić? Przez rozwój kompetencji, przez innowacje, przez dywersyfikację, przez zmniejszenie również dbałość o środowisko. No i to, co na czerwono podkreśliłam, to wydaje się kluczowe dla realizacji pozytywnej odbudowy polskiego górnictwa węgla kamiennego. To jest wyraźne wsparcie rządu. I żeby to zrobić, również musi być opracowana i zrealizowana odpowiednia polityka energetyczna państwa do 2050 roku. Potrzeba jest skierowania środków inwestycyjnych do górnictwa, do energetyki oraz na badania i rozwój. I oczywiście potrzebne są modyfikacje prawa, a cały proces musi przebiegać w warunkach rzetelnego i ustawicznego monitorowania. Chciałam jeszcze pokazać takie scenariusze, to jest po prostu, jak mogą się kształtować przyszłe wielkości zapotrzebowania na energetyczny węgiel w kraju. Takie badania były robione, ja nie chcę bardziej szczegółowo, bo wyniki należą do zleceniodawcy, ale pokazując tą wiązkę, chcę pokazać, że zapotrzebowanie na węgiel w kraju w zależności od tego, jak zachowa się rząd, jak będzie proces restrukturyzacji górnictwa wspierany, może albo znacząco zmaleć, albo znacząco wzrosnąć. I dziękuję Państwu za uwagę i strasznie przepraszam, że nie potrafiłam utrzymać reżimu czasowego, a wszystko przez to, że zaczęliśmy znacząco później. Jedno pytanie z sali, czy już nawet nie damy rady? To w takim razie myślę, że na tym zakończymy. Czy mamy coś od organizatorów w tej chwili? Ja myślę, że pani profesor wspaniale podsumowała i pytań nie ma, bo pani profesor to wspaniale zebrała. Ja myślę, że możemy przejść tutaj do kolejnego punktu. Poproszę pana profesora o przedstawienie werdyktu Komitetu Naukowego. To była ciężka praca, ale ostatecznie wygrała osoba chyba najbardziej doświadczona w
tym zakresie prezentacyjnym, tak, wyróżnienie otrzymał pan dyrektor Henryk Paszcza za najlepszy referat. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspaniały panel dyskusyjny, za przybliżenie nam tematyki, pani profesor, za takie no, bardzo interesujące podsumowanie tego wszystkiego. Szanowni państwo, ja zapraszam teraz na sesję posterową. Będziecie mogli zapoznać się państwo z kolejnymi pracami naszych uczestników, więc ta sesja będzie w tym miejscu, gdzie jest nasza przerwa kawowa, czyli piętro wyżej. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, no i do zobaczenia na następnej sesji. Dziękuję bardzo.